No ta praca bardzo nas wzbogaca. Daje nam poczucie jakby wolności. Nie jesteśmy zamknięci, jesteśmy tutaj, malujemy sobie. Restrukturyzujemy się tutaj właśnie. Cieszymy się z tego, że możemy coś komuś zrobić jeszcze i dla kogoś przydatny być. No. Cóż, mogę powiedzieć, no jest to ręczna robota, prawda? Ręczna praca wymaga cierpliwości. Poza tym, no nam to jednak pomaga, bo odreagowujemy. Odreagowujemy, nam się tutaj spokojnie po prostu żyje. Mamy co robić, prawda? A poza tym to jest szlachetny cel, prawda? Taka fundacja. Całość osadzonych jest to 700, ponad 700 osób, 750 groszami bodajże było w tym na dzień dzisiejszy. Natomiast jeśli chodzi o dokładną liczbę osadzonych, musiałbym zetknąć, że tak powiem, ale myślę, że jest to na pewno ponad 500 osadzonych zatrudnionych. Także nigdy jakby nie przekreślam nikogo i gdzieś trafiamy jako firma, jako organizacja do ludzi wykluczonych. Mamy w ramach organizacji Fundacja Lemy Grochowskiej, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. A to, że trafiliśmy do więzienia, to była potrzeba pomalowania samochodów. Już udało się nam zrewitalizować stare loże, między innymi do hotelu Puławska, do restauracji. Teraz jest tam naprawdę dzięki nim świetny klimat. Wykonaliśmy także wiele mebli typu krzesła, fotele, siedziska różnego typu, w nowych tapicerkach, ale też były naprawiane konstrukcje, zmieniane kolory drewna. Także no, nadajemy tutaj to nowe życie, ale też jak najprostszym sposobem. Nie zależy nam teraz na tym, żeby włożyć bardzo dużo energii, zużyć dużą ilość energii elektrycznej na przykład, odnawiając te meble, tylko chodzi nam o to, żeby one dalej mogły pełnić swoją funkcję, a być także estetyczne, ale bez nadmiernych zmian.